Salwador to ponoć najniebezpieczniejszy kraj na świecie. Statystyki mówią o tysiącach zabitych przez szalejącą mafię, ale mnie spotkał tam tylko jeden incydent, o którym zaraz wam opowiem. Salwador słynie ze swoich grup przestępczych, tutaj nazywają się pandillas. Dwie najbardziej znane to Mara Salvatrucha, MS-13 oraz 18th Street. Mara Salvatrucha urosła do rangi gangu międzynarodowego z rzeszą 1 400 000 członków. Lokalny kierowca Ubera powiedział mi, że nie wstępujesz do gangu, bo sam tego chcesz, tylko dlatego, że jeśli nie wstąpisz do gangu, to cię zabiją. Dlatego sam musiał uciekać z Salwadoru do znacznie niebezpieczniejszego Hondurasu. Te dijeron que te matan, ¿por qué? Porque querían que me hiciera pandillero. Ah. Hace 10 años aquí era caos. 40, 50 muertes diarias. Sí, en todo El Salvador, 70. Sí. Diaria. Las muertes aquí eran diarias. Diaria. Ahora no tanto, ¿no? Ha bajado, pero esta semana acaban de ver 20. Sí. Ya no es normal. A to dlatego, że wypowiedziano wojnę grupom przestępczym i obchodzi się z nimi w sposób niezwykle brutalny. Obrońcy praw człowieka apelują, że łamie się prawa człowieka więźniów w Salwadorze, że traktowani są oni nieludzko. A to wszystko dzięki urzędującemu od paru lat prezydentowi Salwadoru, Nayib Bukele. Postawił sobie za cel walkę z przestępczością zorganizowaną. Jego zdaniem nie można traktować przestępców lepiej niż oni traktują swoje ofiary. W Salwadorze buduje się obecnie rekordowe duże więzienia dla członków pandillas. Trzeba przyznać, że w porównaniu z innymi krajami tego regionu, gdzie władza raczej układa się z mafią, w Salwadorze widać dużą determinację do jej zwalczenia. W tej chwili bardzo dużym problemem są tutaj wymuszenia i haracze. Taksówkarz opowiadał mi, że kiedyś miał swój biznes i to, co on musiał płacić, to było $10 dziennie haraczu. Oczywiście zależy to wszystko od obrotu, który osiągasz. Mafia doskonale wie, jakie masz obroty, dlatego że mają swoich żołnierzy, którzy na rogu ulicy stoją i obserwują biznesy, po prostu liczą ilość klientów, która wchodzi i wychodzi i na tej podstawie wiedzą, jaki mniej więcej masz obrot. Z tego, co mi mówiono, turyści są tutaj stosunkowo bezpieczni, dlatego że im więcej turystów, tym więcej biznesy mają pieniędzy i tym więcej haraczu mogą płacić. Także ja się tu czuję bardzo bezpiecznie. Też widać, że w porównaniu do innych krajów Ameryki Łacińskiej tutaj jest dosyć czysto i raczej duży porządek. Na co dzień w Salwadorze spotkasz raczej widok uśmiechniętych ludzi, którzy nie obawiają się wychodzić na ulicę. Ja tylko raz miałem niebezpieczną sytuację, kiedy przez jakieś pół kilometra śledził mnie jeden mężczyzna, pomimo tego, że skręcałem w różne uliczki. Więc zatrzymałem się koło jednego uzbrojonego policjanta, a tamten podszedł do mnie i mi powiedział, że bardzo mu się podoba i w ogóle trochę źle odczytałem jego zamiary. Salwador w tym roku we wrześniu zdecydował się wprowadzić jako obowiązującą walutę Bitcoina. Było to stosunkowo proste, dlatego że wcześniej obowiązującą walutą tutaj był dolar amerykański, czyli Salwador nie miał swojej waluty. Nie mógł więc wydrukowywać pieniędzy ani manipulować kursem, a w tej chwili przyjął Bitcoina. Jest wiele głosów, które mówią, że ma to na celu wyłącznie chęć zwrócenia uwagi na ten kraj i że nie przysporzy do właściwie żadnych korzyści gospodarczych. Tak czy inaczej, wzrost kursu Bitcoina spowodował niemałe zyski w skarbie państwa i prezydent już zapowiedział, że wybuduje i wyremontuje około 20 szkół za to, co zarobili w tych kilka miesięcy. Wiele też było głosów takich, że państwo jeszcze nie jest przygotowane na to. Przez państwo myślę tutaj nie organizacje państwowe, ale raczej zwykłych ludzi, gdzie większość ludzi nawet nie wie, jak obsłużyć Facebooka, co dopiero o ściągnięciu walleta bitcoinowego. Żeby to uprościć i pomóc, państwo przygotowało swój portfel walutowy, który można ściągnąć.
i każdy mieszkaniec Salwadoru, każdy obywatel Salwadoru, który ściągnie taki portfel państwowy, dostaje jako zestaw startowy 30 dolarów amerykańskich w Bitcoinie. Wydawało mi się, że ciężko będzie wprowadzić takie coś tak z dnia na dzień, więc byłem przygotowany na to, że to tylko taka pusta informacja i właściwie nigdzie Bitcoinem tutaj nie można płacić. Natomiast zaskoczyło mnie to, że już na granicy, płacąc za wizę, miałem do wyboru albo dolary amerykańskie, albo Bitcoina. W sklepie z telefonią komórkową, z telefonami komórkowymi, gdzie musiałem kupić kartę, niestety Bitcoinem nie można było płacić, ale w wielu miejscach można płacić Bitcoinem. Co ciekawe, można też płacić podatki tutaj w Bitcoinie. Urząd Skarbowy przyjmuje Bitcoina normalnie jako płatność za podatki. Mnie przede wszystkim zainteresowało to, w jaki sposób będą wyrażone same ceny. Czy same ceny będą podawane w Bitcoinie, czy będą podawane w jakichś innych walutach, jeżeli tak, to w jakiej. Wszystko tutaj właściwie podaje się w odnośniku do dolara. Każdy ci powie, ile to jest centów czy dolarów, to za co masz zapłacić. Natomiast jeżeli chcesz zapłacić Bitcoinem, to w zasadzie na bieżąco przeliczane jest to na kurs Bitcoina i można dokonać takiej transakcji bitcoinowej. Idę teraz w miasto zobaczyć, jak to właściwie jest z tym Bitcoinem, gdzie można płacić i jak to wygląda. No, ahorita no tenemos eso. Bueno, sí, solo mediante QR, por medio del Banco Agrícola, nada más en efectivo. Ah, bueno, así. Sí. Muchas gracias. W pralni niestety nie można płacić Bitcoinem. Patrzymy dalej. Zatrzymałem się tutaj w małym, tanim hotelu. Okazało się, że tutaj również spała Martyna Wojciechowska ze swoją ekipą. Jak kręcili materiał na temat Salwadoru, pokazywał mi zdjęcia z nią recepcjonista, która tutaj był. Zobaczymy, czy tutaj można płacić Bitcoinem. I se puede pagar con Bitcoin, no? Sí. Bueno, perfecto. ¿Se puede pagar con Bitcoin? No. ¿Con tarjeta? Sí. ¿Con tarjeta se puede? ¿Se puede pagar con Bitcoin? No, bueno. ¿Y con tarjeta? Solo efectivo. ¿Cuándo sería? Claro. No puede poner aquí. ¿Se puede bajar con Bitcoin? No se puede. Bueno, tengo efectivo. ¿Cuándo es? ¿Ah? ¿Cuándo sería? Sería un... ¿Se puede bajar con Bitcoin aquí? ¿Ah? ¿Con Bitcoin? Se no, no se puede. Bueno, está bien. Pero para todo esto tenemos que dejar todo aquello que a Dios no le agrada. Examinémonos en qué área nos están fallando nuestro Dios. ¿Y qué tal con Bitcoin? Para usted no se puede pagar con Bitcoin, ¿no? ¿Cómo no? ¿Sí? Ay, bueno. Jestem teraz w Playa Las Flores, miejscowości, która ponad pierwsza wdrożyła Bitcoina z całego Salwadoru. Chciałbym powiedzieć, że jest tutaj pięknie, ale jest taki syf, że ja piję wiele. Na plaży pełno butelek i syfu, no nie wiem, tak jest.
Właśnie jesteśmy z panem Uberowcem na stacji benzynowej i okazało się, że nie możemy zatankować, dlatego że tutaj można zapłacić gotówkiem, a tutaj płaci się tylko bitcoinem, dlatego tutaj nikt nie stoi do tej kolejki, no bo jeszcze nie wszyscy mają bitcoiny. Chcesz pójść po harfę bitcoin? Sí. Dice que es inválido. Mira. Inválido QR code. No lo quiero. Bueno, me voy a pagar con mi tarjeta, bueno. Najpierw pani zapytała mnie, czy korzystam z Chivo, czyli z ich portfela tutaj narodowego. Powiedziałem, że nie, wyciągnęła inny portfel kryptowalutowy. No i próbowałem przelać z mojego na jej, niestety się nie dało. To dziwne, bo w sumie korzystam z największej firmy, która handluje bitcoinami i wydawało mi się, że ten portfel jest taki bardzo znany. Nie wiedziałem też, że muszą być ze sobą kompatybilne te portfele. Taka trochę do dobre taka sytuacja z tym bitcoinem. Poza tym to piękny kraj z wieloma czynnymi wulkanami, z których jeden jest za mną, ale chyba go nie widać teraz. Spinam się na wulkan. Droga oficjalna była zamknięta, przechodzę jakąś nieoficjalną drogą. Strasznie tutaj dziwne klimaty, ale chyba dotarłem. Udało mi się wjechać i wejść na szczyt wulkanu drogą trochę nieoficjalną, bo oficjalna droga była już zamknięta. Tylko problem jest taki, że nic tu nie widać, bo pogoda jest po prostu taka. Mleko. Chyba będę musiał tu przyjechać kiedy indziej. Chyba jestem tutaj ostatnią osobą. No ale też nic nie widać. Tak wygląda krater. Od miejscowych dowiedziałem się, że najlepiej wejść na El Boquerón rano, dlatego że po południu jego 1,5-kilometrowy krater jest cały we mgle. Parę dni później pojechałem do oddalonego o 75 km wulkanu Santa Ana.